przedstawiciele władz i członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz samorządowcy uczestniczyli w otwarciu biura posła Stefana Krajewskiego w Zambrowie. Chciałbym, aby biuro poselskie było miejscem, w którym można otrzymać pomoc, a także podzielić się opinią o najważniejszych problemach kraju, powiedział w czasie otwarcia poseł Stefan Krajewski. Jest to, myślę, że ważny dzień dla każdego posła, otwarcie biura, bo jest to też możliwość spotykania się z tymi, którzy z jednej strony wybierali, głosowali po to, by mieć swojego przedstawiciela w parlamencie, ale też odbierać sygnały od społeczeństwa. To jest bardzo ważne. My mamy stanowić takie prawo, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a nie, że coś powstaje sobie, a później ci, którzy otrzymują te właśnie już gotowe rozwiązania, zaczynają się mocno denerwować i stresować, że kolejny przepis został zmieniony bez konsultacji. Temu służą biura, żeby spotykać się, rozmawiać, konsultować. Biuro poselskie to miejsce do spotkań i bezpośrednich rozmów z mieszkańcami, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że w takim gronie właśnie samorządowym mieszkańców Zambrowa możemy zainaugurować kolejne biuro w województwie podlaskim. Biuro, które ma być przestrzenią i będzie przestrzenią otwartą dla mieszkańców. Tutaj będzie można uzyskać porady w zakresie legislacji, w zakresie prawa, ale również wystąpić z wnioskiem o interpelację, o zapytanie poselskie. Znam siłę tej interpelacji. Do mojego biura, jednego z wielu, ale tego głównego w Tarnowie, codziennie przychodzą dziesiątki osób, piszą listy, piszą maile. Ta pomoc dzisiaj w załatwieniu jakiejkolwiek sprawy, w udzieleniu porady, w byciu razem z mieszkańcami jest niezwykle ważna. Mamy internet, mamy komunikację cyfrową, ale spotkanie też indywidualne z posłem, z pracownikami biura, takie dyżury prawne są bardzo ważne. Szczególnie dla tego pokolenia w dostojnym wieku, ale również dla osób, które nigdzie nie mogą znaleźć pomocy. Ja często w swojej pracy parlamentarnej spotykam się z osobami, które na końcu drogi przychodzą do posła opozycji, ale zrozpaczone, bo wcześniejsze działania z tymi, którzy dzisiaj sprawują władzę, nie przyniosły efektu. I to jest często odbijanie się od ściany z instytucji publicznych, z różnego rodzaju miejsc, gdzie powinni dostać tą pomoc bardzo szybko. Często tą ostatnią deską ratunku właśnie są biura poselskie zlokalizowane w terenie. To jest też nasza misja na co dzień. Dzisiaj nie będzie żadnych wyborów. Mamy ten okres 3 lat bez wyborów, ani nie będzie wyborów samorządowych w najbliższym czasie, ani parlamentarnych. Ale to jest czas wytężonej pracy. Mamy pandemię koronawirusa, mamy trudną sytuację w ochronie zdrowia, w sprawach gospodarczych czy szkolnictwa i mamy wiele problemów, które trzeba rozstrzygać na poziomie lokalnym. Myślę, że to biuro posła Stefana Krajewskiego będzie również takim centrum zaangażowania samorządowców. Ich liczna obecność na czele z burmistrzem Zambrowa o tym świadczy, że tutaj będą się spotykać różne środowiska społeczne, polityczne, które będą miały zawsze wspólny cel. To charakteryzuje gospodarne Podlasie, że potraficie i my tu potrafimy wspólnie zawalczyć, niezależnie od tych czasem różnic w światopoglądach czy poglądach, o sprawy ważne dla danej gminy, dla danego powiatu czy dla danego województwa. Tutaj jest miejsce dla wszystkich samorządowców, niezależnie od opcji politycznej, niezależnie od poglądów i światopoglądów. Jeżeli jest sprawa godna tego, żeby współdziałać, a większość taka jest, to należy to po prostu realizować. Biuro posła Stefana Krajewskiego zostało zlokalizowane przy placu Władysława Sikorskiego 15 w Zambrowie. Tak jak zapowiadałem podczas otwarcia biura poselskiego podstawowego w Białymstoku, że będę otwierał kolejne biuro. Dzisiaj otwarcie biura w Zambrowie, ulica Plac Sikorskiego 15. Lokalizacja bardzo dostępna dla wszystkich, którzy będą chcieli się ze mną osobiście spotkać bądź przyjść do biura i swoją sprawę załatwić. We wtorki i w czwartki od godziny 9 do 17 będzie na stałe pracownik. W pozostałe dni tygodnia będzie można telefonicznie umówić spotkanie ze mną osobiście bądź też z pracownikiem. Te telefony są dostępne na mojej stronie, na stronie sejmowej. Jeśli będę w czymkolwiek mógł pomóc, serdecznie zapraszam. Kolejne po Białymstoku i Zambrowie biuro posła Stefana Krajewskiego zostanie otwarte w Łomży jeszcze w tym miesiącu.
Boom.